Wydarzenia związane z Danielem Martyniukiem w hotelu w Zakopanem wywołały sporo kontrowersji. Według relacji mediów, syn znanego polskiego wokalisty Zenona Martyniuka spowodował awanturę, która eskalowała i wymagała interwencji służb. Sytuacja miała swój początek w konflikcie Daniela z jego nową żoną Faustyną. Z doniesień wynika, że spór między nimi przerodził się w publiczną awanturę przed hotelem, podczas której Daniel miał używać wobec Faustyny obraźliwych słów. Sytuacja ta była na tyle intensywna, że wywołała u Faustyny płacz i roztrzęsienie. Nie zatrzymało się to jednak na kłótni z żoną. Daniel Martyniuk miał także zachowywać się agresywnie względem innych gości hotelu oraz obsługi. Według relacji świadków, syn Zenona Martyniuka miał zabrać smyczek od skrzypiec jednemu z gości hotelowych, a następnie grać na pianinie w lobby hotelu, co miało miejsce późno w nocy, gdy większość gości już spała. Sytuacja nasiliła się, gdy jeden z mężczyzn zwrócił uwagę Danielowi na jego zachowanie. Doszło do szarpaniny, co spowodowało interwencję obsługi hotelowej i wezwanie odpowiednich służb. Cała sytuacja, będąca w centrum medialnego zainteresowania, rzuca cień na pobyt gwiazd, takich jak Zenek Martyniuk, Edyta Górniak czy Maryla Rodowicz, którzy również przebywali w tym samym hotelu w związku z Sylwestrem z dwójką. To wydarzenie pokazuje, jak prywatne problemy znanych osób mogą przerodzić się w publiczne skandale, wpływając na wizerunek i relacje w środowisku medialnym. Upojony Daniel o godzinie 6:00 nad ranem do przyjazdu służb obrażał gości i obsługę hotelu, co ostatecznie doprowadziło do interwencji policji i zatrzymania go. Danuta Martyniuk, matka Daniela, wypowiedziała się na ten temat w rozmowie z Super Expressem. Choć sama nie uczestniczyła w sylwestrowych obchodach w Zakopanem, wyraziła zaskoczenie sytuacją z synem. Przyznała, że nie była na bieżąco informowana o wydarzeniach, co może wynikać z chęci oszczędzenia jej dodatkowego stresu. Danuta spędziła Sylwestra w domu, opiekując się psem rodziny, podczas gdy reszta rodziny bawiła się poza domem. Podkreśliła również, że Daniel obiecał swojemu ojcu zachować się odpowiednio i nie przysparzać rodzinie wstydu. Daniel obiecywał ojcu, że będzie grzeczny i nie przyniesie mu wstydu. Dlatego zgodził się go zabrać, powiedziała Danuta Martyniuk, wyrażając swoje rozczarowanie tym, jak sytuacja się potoczyła. To zdarzenie rzuca światło na trudności, z jakimi boryka się rodzina Martyniuków, zwłaszcza w kontekście publicznego obrazu i medialnego zainteresowania ich prywatnym życiem. Sytuacja ta podkreśla również, jak szybko prywatne problemy mogą stać się przedmiotem zainteresowania publicznego, szczególnie w przypadku osób znanych i ich rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.